kochani, witamy. Witam się z wami. Wspaniały reniferek, zobaczcie, jak ładnie wygląda. No, kupiłam taki. Witamy was, kochani, w pierwszym vlogmasie na kanale i przyznam wam się, że naprawdę trochę się stresuję, ale mam nadzieję, że spędzicie miło z nami ten czas. Ja was akurat witam tak bez makijażu, nie będę przedłużała, bo zrobimy wspólnie sobie, słuchajcie, ten makijaż. Oczywiście odhaczony czek, czyli herbata w kubku zimowym, uszy renifera. Ja nie wiem, może one wam będą przeszkadzać, to ja w trakcie po prostu zdejmę. Jeszcze jestem w piżamie i stwierdziłam, że zrobimy sobie taki poranny makijaż dzienny. Jak dobrze wiecie, ja nie maluję się specjalnie mocno. Zazwyczaj po prostu jest to makijaż, który podkreśla moją urodę. I przetestuję sobie też niektóre nowości od marki Eveline Cosmetics, bo dzisiaj właśnie sobie wykonamy makijaż kosmetykami od tej marki. Jak wiecie, to jest współpraca już, która trwa jakiś czas i naprawdę jestem zadowolona z produktów zarówno od strony kosmetyków kolorowych, jak i kosmetyków do pielęgnacji. Naprawdę stosuję, używam i bardzo sobie je cenię, lubię. Dlatego dzisiaj wykonamy makijaż. Wiem, że wiele dziewczyn było ciekawych, jak ja ten makijaż robię, dlatego tutaj, jeśli jesteście zainteresowane, to nie przewijajcie, oglądajcie i wam pokażę wszystko krok po kroku. No i się zastanawiam, kochani, czy zdjąć te uszy? Dobra, na razie niech będą. Zaczniemy sobie makijaż od właśnie tego primera. Ja powiem wam szczerze, że będzie to dla mnie nowość, bo wcześniej jeszcze nie miałam okazji testować tej bazy i nakładam właśnie ten primer. Sprowadzam go sobie w tych miejscach. Jest bardzo delikatny i mam wrażenie, że skóra jest taka nawilżona. Super. I w tym czasie nałożę sobie jeszcze nawilżający balsam do ust. Ja już go testowałam ostatnio i naprawdę jest genialny. Bardzo fajnie nawilża usta. Dodatkowo podkreśla nasz naturalny kolor ust. I tutaj mam podkłady. Też nigdy ich nie używałam, dlatego razem sobie przetestujemy. Jestem ciekawa, który kolor powinnam wybrać. Natomiast są to nawilżająco kryjące podkłady. Jestem ciekawa, jaki będzie efekt krycia, czy on sprosta moim oczekiwaniom. Zobaczę, jak sama będzie ta dwójeczka się zachowywała na mojej twarzy. U mnie super się spisała właśnie ta dwójeczka. Podkład mam już zaaplikowany, uważam, że jest on super, bardzo właśnie nawilża. Jest lekki, krycie też nie jest takie zupełnie pełne, dlatego troszkę więcej pompek musiałam dołożyć, ale myślę, że on się sprawdzi dla dziewczyn, które wolą taki właśnie delikatniejszy makijaż, który jest po prostu lekki. I teraz przechodzimy sobie do korektoru. Ja mam go w odcieniu 1, czyli w tym neutralnym. Wykonałam brodę. Korektor został zaaplikowany, tak jak wcześniej wspomniałam, zaaplikowałam go pod oczami, tutaj na brodzie i na czole. Jest również bardzo lekki w konsystencji, bardzo fajnie się rozprowadzał i naprawdę daje dużą okejkę. Jeśli chodzi o ten produkt, od razu przejdziemy sobie do pudru. Bardzo go lubię, już mogę wam tak na wstępie powiedzieć. Natomiast ja też nie na co dzień używam puder. Zobaczcie, jak tutaj się wszystko rozniosło. I nakładam go sobie po prostu pędzelkiem pod oczy, pod drugie oko, również na brodę. Teraz przejdziemy sobie do paletki Wonder Match. I tutaj mamy tak naprawdę bronzer, róż. Uwielbiam róż właśnie z tej paletki. Naprawdę jest fenomenalny. Nie trzeba dać tego produktu naprawdę dużo, aby był widoczny. Wystarczy delikatne muśnięcie pędzlem i naprawdę bardzo ładnie to wygląda na naszych policzkach. Teraz przejdziemy sobie do rozświetlacza. Ja mam go w odcieniu 01. Jest przepiękny, jeszcze jest bardzo ładny w odcieniu 02. On jest taki w białym kamieniu. Biorę sobie pędzelek do rozświetlacza i oczywiście rozprowadzamy go nad tak naprawdę różem. On jest też bardzo intensywny i nie trzeba go dużo zobaczyć. Tak naprawdę rozświetlacze rozprowadzam na długim kupidyna, tutaj na czubek nosa, właśnie tutaj na kości policzkowe. Zobaczcie, jak on pięknie się mieni, no po prostu jest genialny. Stajemy nadal przy tej paletce i nakładam właśnie bronzer z tej paletki, bo bardzo go lubię. W ogóle uwielbiam bronzery w kamieniu, serio. Teraz przejdę do powieki. Słuchajcie, również bronzer z tej paletki nakładam delikatnie na powiekę i na to zaraz nałożymy przepięknie błyszczący się cień. I mówię właśnie tutaj o tym
cieniu, jest przepiękny, naprawdę on się tak błyszczy, dziewczyny, on się tak błyszczy. Ten tusz naprawdę to jest odkrycie. Swoją drogą ja uważam, że naprawdę Eveline ma świetne tusze do rzęs. I to nie jest jedyne, które uwielbiam, naprawdę jest ich mnóstwo. Przede wszystkim mają świetne szczoteczki, którymi też fajnie się maluje to oko. Ten tusz nam bardzo fajnie też rozdziela rzęsy, nie skleja ich na pewno i robi takie fajne wydłużenie. No i ostatnim etapem w moim makijażu są po prostu usta. Dajcie znać, jak Wam podobają się usta i w ogóle jak Wam się podoba efekt końcowy makijażu. Moim zdaniem jest bardzo ładnie, z jednej strony jest tak świetliście, promiennie, a dzięki temu podkładowi ta twarz wygląda na naprawdę nawilżoną. Ładnie, taki makijaż, słuchajcie, lubię właśnie najbardziej. Z jednej strony delikatny, nieprzerysowany, ale też podkreśla urodę, także naprawdę kosmetyki z Eveline Cosmetics naprawdę na duży, duży plus. Jeśli jesteście ciekawi tych produktów, czy nowości, czy nie testowaliście podkładów na przykład, czy korektora, czy w ogóle jesteście fanami takiego typu makijażu i chcielibyście go odtworzyć, to zapraszam Was do Hebe, bo tam znajdziecie właśnie te produkty od marki Eveline Cosmetics. Teraz do 13 grudnia jest naprawdę fajna promocja. Te kosmetyki znajdziecie w super cenach do 13 grudnia, przypominam, dlatego śpieszcie się, a ja Wam życzę udanych zakupów. Mam nadzieję, że makijaż Wam się podoba. Dajcie znać, co myślicie. Jaki reniferek. Ładnie? 11 na 10. Podoba Ci się? Tak. Jaką ocenę dajesz? Musisz głośno powiedzieć. 10. 10. Proszę bardzo, dziewczyny, jak chcecie usłyszeć za makijaż 10 na 10 od chłopaka, musicie kupić koniecznie. Nie powiedziałem na ile. Oczywiście, że 10 na 10. No, także kochani, kochane w zasadzie, uciekajcie do Heba. Ale się ładnie świeci tym budżetem. Tak? To jest rozświetlacz. No, mówię Wam, dziewczyny, jest genialny. Mamy 1 grudnia, kochani, dlatego są te akcenty świąteczne. Słuchajcie, ja w ostatnich dniach nagrałam dla Was kilka takich przebitek, ponieważ byłam w poszukiwaniu i piżamy świątecznej, i prezentów do kalendarza adwentowego dla Gracjana. Dlatego Was cofnę o te kilka dni, bo udało mi się kilka minut dla Was nagrać. Także zapraszam Was do oglądania i również Wam pokażę, co dostałam od Gracjana na pierwsze okienko kalendarza adwentowego na Vlogmas. Naprawdę bardzo mnie zdziwił. Także, kochani, zapraszam Was do materiału, który nagrałam kilka dni temu i zaraz dowiem. Widzicie tą dużą ilość świątecznych swetrów. Od razu na wejściu zobaczyłam, o właśnie te sweterki, bo słuchajcie, moja siostra ma identyczne, ale niestety zostały same duże rozmiary, bo M, L i XL. Najchętniej to bym chciała XS-ka albo S-ka. No jest spory, ale słuchajcie, taki po domu. No mega mi się podoba, muszę go wziąć. Takie kubeczki jeszcze znalazłam, zobaczcie. Mi się mega podobają. Zaraz zobaczymy, w jakiej są cenie. 5 euro. Śliczne. Cudowne. Myślałam, że znajdę jakiś sweter dla Gracjana, ale może będzie na dziale męskim po prostu, bo tutaj widzicie, są same w kolorach damskich, ale ten, który Wam chwilkę temu pokazałam, to na pewno wezmę. No, zdecydowanie w Primarku już panuje atmosfera świąteczna i zdecydowanie ten asortyment się powiększył, także jest z czego wybierać. Biorę jeszcze takie uszy renifera, które kosztują 3 euro, ale zobaczcie, jakie są słodziaśne. Ostatnio naprawdę bardzo zimno się robi, dlatego koniecznie muszę sobie kupić jakiekolwiek rękawiczki, bo ostatnio jak szłam, to tak zmarzłam, naprawdę to już jest ta pora, aby je zakupić. Ciekawe, czy będą w ogóle grzały. Tak w sumie, kochani, ja tutaj głównie przyjechałam po to, żeby znaleźć po pierwsze piżamy świąteczne. Oczywiście zawsze znajdzie się coś, co się weźmie, to jest standard, jeśli chodzi o mnie, i chciałam znaleźć jakieś prezenty dla mojego Gracjana, jeśli chodzi o nasz kalendarz adwentowy, bo jeszcze nic nie kupiłam, a już mamy 27 listopada bądź 28, dlatego myślę, że to jest odpowiedni czas, aby już zbierać sobie te prezenty. Powiem Wam tak szczerze, że nie mam pomysłu, dlatego chodzę, może znajdę coś na dziale męskim, mam nadzieję, że tak. Oczywiście Wam tutaj nie pokażę, bo Gracjan będzie oglądał ten film, a to ma być dla niego niespodzianka. Biorę jeszcze taką świeczkę o zapachu pomarańczy i cynamonu, czyli taki typowy zapach świąteczny. Zobaczcie na tą poduszkę, no przecież ona jest cudowna, jest tak prześmieszna, w kolorze świątecznym, czyli czerwonym, koniecznie muszę ją wziąć. Niestety piżamy żadnej nie znalazłam, ale myślę, że po nią wybiorę się do HM-u, tam na pewno musi coś być. Jestem w HM-ie i niestety chyba trochę się spóźniłam, ponieważ zostały albo największe rozmiary, albo najmniejsze. No i nie ma.
Szkoda, bo bardzo ładne były te piżamki, takie w kratę, a krata, jak wiemy, no najbardziej się kojarzy ze świętami. Jedyne, co znalazłam jeszcze w normalnym rozmiarze, to te spodnie, było w rozmiarze M, zaraz zobaczymy. Taki komplecik z takiej dzianinki właśnie, bardzo milutkiej, góra i dół. W bardzo fajnej cenie, ponieważ za ten komplet zapłaciłabym 30 euro. To jest duży rozmiar. Niestety L-ka, ale zobaczę, jak będzie wyglądać. A tutaj zakupy z Primarka. Jeszcze kupiłam taki papier świąteczny. Słuchajcie, ja na 1 grudnia już dostałam swój pierwszy prezent. Jest to suszarka. Jak dobrze wiecie, w tym roku z Gracjanem zaplanowaliśmy sobie prezenty przez 24 dni w grudniu. 1 grudnia robi mi Gracjan, ja robię 2 i tak na zmianę. Ale nie spodziewałam się, że święty Mikołaj przyjdzie do mnie tak szybko, bo dostałam ten prezencik już 29 listopada, bo dzisiaj jest taki dzień. Także to wam teraz dogrywam. Właśnie mam mokre włosy, będę suszyła i zdam wam relację, jak ta suszarka mi się sprawdziła. A tak prezentuje się ta poduszka, którą kupiłam w Primarku u nas. No zobaczcie, jak to przysłodko wygląda w połączeniu z tymi Mikołajami, z tą choinką. A tutaj jest ta świeczuszka. Mega świątecznie. No, przepiękna jest ta suszarka, biorę się za suszenie. Gracjan dobrze wiedział, że mi brakuje suszarki, bo jak się wprowadziliśmy, kupiłam sobie najzwyklejszą, najtańszą za 8 euro w Primarku, która strasznie niszczyła mi włosy, dlatego no mega, mega się cieszę. Zobaczcie, co my tu mamy. Przyszła do nas choinka już z samego rana. Dostaliśmy ją od Gracjana wujka i cioci, także naprawdę dziękujemy bardzo. Dlatego tutaj już wam zdradzamy, że to nie będzie żywa choinka, a jednak będzie to sztuczna. Musimy ją zaraz rozpracować i zobaczyć, jak ją mamy złożyć, ale po prostu jest cudowna, bo już Gracjana ciocia wysłała mi na zdjęciu, jak w pełnej całej okazałości ona się prezentuje. Także będzie przepięknie. Tutaj jeszcze mamy światełka. Ciekawe, chyba one są kolorowe z tego, co widzę. No mega. Jeszcze bombki dokupimy i mamy choinę. Mam tutaj mojego pomocnika. Ale będzie piękna. Jeszcze raz naprawdę dziękujemy. Ja, kochani, mam taki przepiękny sweterek świąteczny. Koczka związałam i działamy tutaj z choiną. Proszę bardzo, mamy świątecznego bałwanka. Bierzącego choinkę. Jakoś mi to idzie, ale chyba to wie lepiej. Że bierze z bóla choink. Tak się cieszę, serio, to jest po prostu wyjątkowe. A jeszcze, żeby nie było, że jest tak kolorowo i cukrowo, zdążyliśmy się już pokłócić dzisiaj od rana chyba z 10 razy. Tak, mówię prawdę, pokłóciłeś się ze mną. Teraz mamy meczy sweterki i słuchajcie, można teraz kontynuować ubieranie. No i oczywiście jeszcze mała przerwa w ubieraniu choinki. Pierniczki wczoraj kupiłam w Lidlu, przepyszne, zobaczcie, one już są takie z lukrem. Tutaj mamy ciasteczka korzenne. Też bardzo dobre. I pierniczki już mój misiek podjadł sobie troszkę. Ja też. Podchodzimy i zabieramy. Też. Ale są wyśmienite. Ciastka korzenne totalnie mi się kojarzą ze świętami. Dlatego tutaj je dałam i fajnie to wygląda. Tak mega świątecznie. U mnie w domu rodzinnym, jak jeszcze mieszkaliśmy w przepięknym domu jednorodzinnym, słuchajcie, to zawsze była żywa choinka. Już chyba gdzieś wam to wspominałam, że moi rodzice uwielbiali zapach świeżej choinki i zawsze u nas była świeża. A u ciebie, misiek? Nie, u mnie sztuczna, może kilka razy była. O, sztuczna, to nawet ja tego nie wiedziałam, słuchajcie. A u nas zawsze żywa. Od momentu, kiedy później mieszkałam już sama z mamą i mój tata zmarł, to zawsze była sztuczna i wiem, że moja mama do teraz ma u siebie sztuczną, taką na pinku, ale też jest naprawdę przepiękna i to też ma swój klimat. I rozumiem ludzi, którzy mają zawsze żywą choinkę, ale też rozumiem ludzi, którzy lubią sztuczną, bo jednak ona się nie sypie. Czyli rozumiesz mnie. Rozumiem ciebie, rozumiem. Rozumiem teraz ciebie, rozumiem wujka i ciocię, bo jednak jest to wygodne, słuchajcie. Ale z drugiej strony, no ten zapach też robi swoje. I jeszcze zastanawiam się nad bombkami. No cały czas uważam, że ta czerwień to jest taka jednak, wiecie, bardzo świąteczna. I bardzo bym chciała czerwone bombki, ale zastanawiam się jeszcze, z jakim kolorem je połączyć. Widziałam, że są piękne bombki w Lidlu wczoraj. W Blokherze. Nie wiem, czy w Hemmie są. Będę musiała zobaczyć. Ale dzisiaj to należy do mojego obowiązku, także Gracjan będzie miał zaskoczenie, jak wróci z pracy, bo choinka będzie już cała gotowa i będzie to na pewno mega fajny efekt wieczorem, kiedy te lampki faktycznie będą tak pięknie się świeciły, będzie ciemno i będzie taki mega klimat. Choinka już stoi, założyliśmy... Może trochę krzywo? Wszystkie gałązki, jeszcze trzeba czubek właśnie kupić. Prostować sobie trzeba. No. Teraz lecą światełka. Ze światełkami zawsze jest najgorzej, one się tak plączą. Pierwsze odpalenie choinki, moi drodzy, w tym roku. Jeszcze bombek niemal, zobaczcie, jak pięknie. Zajebiste są.
Świetne, a weź włącz te pomarańczowe z czerwonym. Mega. To będą pierwsze święta, miś kochać. I ostatnie. Ej, żartuję. Odpukaj. Żartuję. Nasza chwilinka. Przed tym jak jeszcze skoczę po bombki, mam zamiarze wybrać się do action, to otworzymy oczywiście kalendarz adwentowy, kochani, bo jeszcze tego nie zrobiliśmy. Otworzymy kalendarz z marki Clinique. Tutaj już widzę, że jest jedyneczka i zobaczymy, co się pod nią tak naprawdę ukrywa. I pod jedyneczką właśnie znalazłam taki skrab. No jestem ciekawa, nie próbowałam, nie testowałam, także będę miała okazję. Wpadłam właśnie do Action i zobaczyłam, że jest tutaj dział ze sweterkami. Pomyślałam o Gracjanie. Pytanie, czy on będzie w takim chodził? Raczej nie. Zielone też mi się zbytnio nie podobają. Granatowe to ładny kolor, ale no to jest taki typowy wieśniacki, świąteczny sweter. Przyjechałam do Action i generalnie przyjechałam tu w głównej mierze po bombki i po lampki na choinkę i cały czas gdzieś tam mam w głowie taki dylemat, czy ja faktycznie chcę kolorowe lampki. Wiem, że one są przepiękne, natomiast ja też lubię z drugiej strony klasykę, dlatego się po prostu zastanawiam, czy nie kupić też takich ciepłych lampek na choinkę. Tylko się zastanawiam, kurczę, jaki wymiar w ogóle powinien być tego. Dodatkowo bombki, szukam bombek czerwonych i złotych i generalnie uważam, że super trafiłam, jeśli chodzi o Action, bo jest naprawdę ogromny wybór. Zobaczcie, jakie piękne kokardy na choinkę. Były jeszcze takie w kolorze czerwonym, ale te białe uważam, że są takie, wiecie, classy. Znalazłam bombki te, które chciałam. Tutaj są, widzę, takie mieszane z zielonym, tym podziękujemy, ale te mi się bardzo podobają i są w macie, w błysku, świecące. Mamy bombki złote, czerwone, takie jak chciałam i wzięłam światełka w odcieniu, Boże, chcę Wam pokazać w odcieniu ciepłym, mam nadzieję, że dobrą długość. Wybrałam tak szczerze, wzięłam to na oko, mam nadzieję, że będzie spoko. Czy Wy widzicie, jakie to jest przepiękne? Boże, ja przecież muszę to mieć. Jest z motywem pierniczka, taki pojemnik. On się sprawdzi fajnie na ciastka, bądź też tak sobie pomyślałam, że na herbatę też będzie bardzo ładnie wyglądał w kuchni. Tutaj też mamy z innymi wzorkami i coś mi korci na ten kubek z Mikołajem, ale Gracjan mnie udusi za tą ilość kubków, więc chyba tym razem sobie oszczędzę. Chyba to będzie koniec zakupów, tak mi się wydaje, że wszystko znalazłam tak naprawdę, co chciałam. Tak mnie bardzo jeszcze kusi na te kubki świąteczne, ale tak się bronię, oddalam się od tego działu z kubkami, bo po prostu kocham kubki świąteczne i mogłabym mieć na każdy dzień po prostu inne. No ale cóż, nie mamy też na to zbyt dużo miejsca, zbyt wiele. Słuchajcie, jest w ogóle tak zimno, ubrałam się futro, bluzę pod spód. Ciepłe buty, bo masakra, jeszcze wzięłam rękawiczki, bo mi ręce po prostu marzły. Idę do kasy, jeszcze zajdę do sklepu spożywczego i będziemy ubierać choinkę i zmienimy światełka na te ciepłe. Są przepiękne, jestem ciekawa, jak będzie choinka wyglądała w efekcie końcowym. Wzięłam jeszcze zapalniczkę, bo jednak w okresie zimowym bardzo dużo palimy świeczek i często ta zwykła świeczka nie wystarcza, kiedy już tej trochę świeczki nam już ubędzie, to jednak bardziej się spisuje tam. Wzięłam takie baby nożyczki, bo w ogóle nie mieliśmy nożyczek, także lecimy do kasy. Zobaczcie, jak choinka pięknie się prezentuje z tymi ciepłymi lampkami. Ja aktualnie zrobiłam sobie herbatę zieloną i zaraz będę bombki nakładać. Ja już prawie kończę ubierać choinkę i powiem Wam, że się strasznie wzruszyłam. Ubieram tą choinkę teraz sama, no bo mój Gracjan jest w pracy i pewnie się zdziwi, jak pięknie wygląda, jak wróci. Zaraz Wam też ją pokażę w pełnej okazałości. Ale tak sobie jeszcze włączyłam na laptopie taką muzyczkę świąteczną i poleciała akurat smutna i zdałam sobie sprawę z tego, jak jestem bardzo wdzięczna za to, że w ogóle mam z kim spędzać te święta. Z jednej strony też się wzruszyłam, bo jest mi przykro też, że nie spędzę go z moją rodziną i gdzieś tam jesteśmy od siebie tak daleko i już nigdy w tym życiu nie spędzę świąt z moim tatą na przykład. I strasznie mi się zrobiło przykro, jak o tym pomyślałam. Nie wiem, czy dodam to, co teraz mówię, ale zawsze co roku właśnie sobie z tego powodu strasznie smutno, że gdzieś tam już nigdy
tych świąt z moim tatą nie spędzę. I taka refleksja dla was wszystkich, kochani, doceniajcie to, że macie rodziców, że żyją, a jeśli wychodzą między wami jakieś mniejsze bądź większe kłótnie, pamiętajcie, że życie mamy tylko jedno i nie warto się kłócić, bo tak naprawdę nie wiemy, ile jest żyć nam dane na tym świecie. Taka refleksja ode mnie. Ale mimo wszystko jestem szczęśliwa oczywiście, że spędzam z moim chłopakiem i też z rodziną mojego chłopaka. Także i tak będą to cudowne święta, ale wiecie, tak mnie troszkę na wspomnienie wzięło, kiedy po prostu ubierałam tą choinkę. Tak, choinka prezentuje się w pełnej okazałości. Moim zdaniem jest przepiękna. W ogóle te kokardy zrobiły taką robotę. Kokardy są z action, bombki są z action, bo pewnie będą pytania i światełka również są z action. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego nie dałam czubka. Słuchajcie, kupiłam również z action. Niestety, jak założę, to mi się przechyla po prostu choinka, dlatego będę musiała poszukać innego, bo jednak ta sprężynka się nie sprawdza w przypadku naszej choinki, ale szkoda, bo ten czubek naprawdę mi się podoba. No cóż, będę musiała szukać innego, ale choinka jest taka cudowna. Właśnie montuję sobie tego vloga, vlogmasa, Boże, pierwszy vlogmas w ogóle, mega. Montuję w tym momencie, którego oglądacie, przy okazji muszę to powiedzieć, mamy takich przekochanych sąsiadów, słuchajcie, dostałam sushi własne, robione. Przepyszne, do tego sos sojowy, w ogóle taka ciekawostka. Generalnie uwielbiam sushi, oczywiście z pieczoną rybą, natomiast lubię, ta ryba mi tam nie przeszkadza, generalnie nie lubię ryb. Strasznie dziwne, wiem, natomiast tak mam, sushi mogę jeść, naprawdę mi bardzo smakuje, serio. Szczególnie właśnie z tym sosem sojowym, a ryb nie lubię, no niesamowite. Bardzo fajny dodatek do montażu, bardzo miło mi umili to na pewno czas, już sobie trochę podjadłam, zaraz lecę się kąpać, muszę zmyć makijaż, Gracjan wróci, słuchajcie, z pracy, to włączymy sobie być może już Kevina, zrobię nam kakao z piankami, z bitą śmietaną i tak sobie spędzimy wieczór, jestem ciekawa jego reakcji na żywo na choinkę, mam nadzieję, że też mu się spodoba. Dziękuję wam za tego pierwszego vlogmasa i że dotarliście do końca. Widzimy się już w kolejnym vlogmasie na kanale. Dajcie mi też znać, czy wolicie dłuższe vlogmasy, czy krótsze, bo też jestem tego bardzo ciekawa. Ściskam was mocno.